Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Witam Państwa, naszym gościem jest Marcin Krupa, prezydent Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Piekary. Panie prezydencie, inteligentny monitoring, czy taki nadal działa, taki miał działać podobno od 2 lat w Katowicach, czy wciąż działa? Działa, 290 kamer w różnych miejscach naszego miasta. No to ekipa... Stoi na straży bezpieczeństwa. W porządku, tak, i ekipa awanturników w biały dzień zbiera się w centrum miasta, dewastuje pomnik Jerzego Ziętka, chwali się tym w internecie, po czym spokojnie zbiera się do domu, to coś chyba tutaj jednak nie działa. Nie, nasze służby bardzo szybko zainterweniowały, przyjechały na miejsce, zabezpieczyły całe miejsce. Prawda jest taka, że tych interwencji, które robi Straż Miejska, to w przeciągu ostatniego pół roku to było około 20 tysięcy. Trzeba mieć też świadomość, że Straż Miejska wszystkiego nie załatwi. Jest oczywiście jeszcze policja, jest wiele innych organów ścigania, ale mam nadzieję, że sprawca tego zostanie uchwycony i solennie ukarany. No właśnie, pomnik został już wyczyszczony, tak? Następnego dnia. No tak. A kto za to zapłaci, panie prezydencie? Mam nadzieję, że nie mieszkańcy Katowic ze swoich podatków. Zrobiliśmy to my, jako nasz jednostki podwładne, pod Urząd Miasta, więc MZU i Zakład Zieleni. Został wyczyszczony naszymi środkami, tych jednostek. A finalnie kto zostanie obciążony, mam nadzieję, że sprawcy zostaną obciążeni kosztami czyszczenia tego pomnika. Jeżeli policja ujmie sprawcę, jeżeli sąd zasądzi odpowiednie... Panie prezydencie, wczoraj Adam Słomka, który dowodził tej ekipie sprzed pomnika, przekomarzał się z policją. Wiem. O tej godzinie będę na rynku katowickim, jak chcecie, to mnie możecie zgarnąć. No ktoś sobie po prostu robi jaja, no, albo pan Słomka, albo służby miejskie, albo policja. Panie redaktorze, to nie do mnie pytanie, bo ja nie prowadzę żadnej jednostki, która by służyła ściganiu przestępstwa. Ja mam jednostkę Straż Miejska, ona jest do utrzymania porządku i czystości w gminie, tak więc tak to działa. A nie uważa pan, że mogli szybciej zainterweniować, skoro to jakiś czas trwało? Zainterweniowali dostatecznie szybko. A nie czuje pan pewnego dyskomfortu, że no, jeśli chodzi o stosunek do Ziętka, to panu Słomce blisko do poglądów pańskiego koalicjanta w mieście i partii, która udzieliła panu poparcia w wyborach? Panie redaktorze, ja jestem prezydentem bezpartyjnym, jeszcze raz to powtarzam, wielokrotnie to na tej antenie powtarzałem. Mam poparcie z jednej strony, ale mam również poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, proszę o tym nie zapominać. Więc pokazuję, jak należy zarządzać miastem i jak należy mieć wśród różnych grup społecznych naszego miasta poparcie. Tak więc jestem prezydentem wielu różnych grup. Środowisk. A co pan czuł, oglądając piątkową konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach? No nie miałem czasu na oglądanie, pracowałem niestety ciężko, panie redaktorze, do godziny 21. Premier Morawiecki wspomniał o panu słowami nasz prezydent. Co w tym przypadku znaczy nasz? Każdy może poprzeć prezydenta Katowic, mnie osobiście, ja z tego nie mam żadnego, ja z tym nie mam żadnego problemu. Wręcz uważam, że to jest dobre, tak jak jeszcze raz powtórzę, Katowice to wiele różnych środowisk, również tych politycznych. Ja się cieszę, że mam szerokie poparcie. Ale dla pańskich rywali z Platformy to jest jednoznaczny sygnał, kolejny, Marcin Krupa to jest PiS. I SLD. Fajna mieszanka, tak jest. No, SLD panie nie mówi nasz prezydent, panie prezydencie. Jak to pan Henryk Moskwa wyraźnie powiedział, że widzi zbieżność programową i poprze Marcina Krupę i prosi również swoich wyborców, aby poparli Marcina Krupę. To dlaczego Henryk Moskwa w takim razie poparł Marcina Krupę? Dlaczego poparł? Panie redaktorze, proponuję zaprosić pana Henryka Moskwę i zapytać. Ale według pana, co zadecydowało o tym, że udzielił panu takiego błogosławieństwa? Błogosławieństwo Moskwy, swoją drogą, to brzmi niepokojąco. Przede wszystkim spójny program wyborczy. Patrzymy na te nasze programy i one są spójne w niektórych elementach. Jeżeli to nas łączy, to znaczy się, że jest OK. Nie wprowadzamy żadnych ideologicznych spraw związanych z różnymi ideologiami. Chcemy działać na rzecz naszych mieszkańców. I tak samo myśli pan Moskwa. On chce działać na rzecz mieszkańców. Panie prezydencie, to i jest porozumienie... zrealizować punkty, które obiecał swoim wyborcom. To jest porozumienie i zbliżenie Marcina Krupy z Henrykiem Moskwą, Marcina Krupy z SLD, czy Marcina Krupy i PiS z SLD?
Panie Która wersja? Ktoś kiedyś mówił, że stworzy komitet obywatelski przeciwko Krupie i zewrze wszystkie możliwe środki, grupy społeczne i ugrupowania przeciwko. Jakoś to nie wyszło. A w drugą stronę patrzę, że ludzie, z którymi ja się spotykam, zarówno z Platformy Obywatelskiej, z Prawa i Sprawiedliwości, SLD i różnych innych jeszcze środowisk, mówią: panie prezydencie, dobrą robotę pan robi. I tego się będę trzymał i będę robił dalej tą samą Marcin robotę Krupa, dla prezydent Katowic. Chwały naszych mieszkańców i dla uciechy naszych mieszkańców, jest bo naszym, na tym mi najbardziej jest zależy. Jest naszym gościem, przerywam na moment, za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, bardzo. Do zobaczenia. Radio Piekary.